Ja jestem Dalibor Grym, będę wam robił sternika na łodzi Morąg w rejsie. No, zobaczymy, kam popłyniemy, gdzie popłyniemy, bo pogoda się nam naprawdę zmienia. No i mam nadzieję, że będzie zajebista przygoda. Do zobaczenia. No, Morąg to jest najmniejsza znaleziona łódź bojowa. I tutaj on jest wzorowaniem znaleziska z miejscowości Skuldelef. Jest to najmniejsza snekia, 1:1, jaka istniała. Snekia, czyli od węży na dziobie, czyli łódź wężowa. W odróżnieniu od drakarów, które były łodziami smoczymi, ze względu na smoki na dziobie, natomiast stricte drakaru nigdy nie odnaleziono. To są przede wszystkim dane piśmiennicze. Chociaż mówi się, że drakarem to właśnie jest łódź z Oseberg. To jest druga nasza łódka. Także to była łódź pogrzebowa królowej Asy. No i te łodzie zasadniczo nie były łodziami pełnomorskimi, snekie. Snekie miały być szybkie, snekie miały podpływać blisko brzegu, więc nie musiały się zmagać z wysokimi falami, więc mogły być smukłe, ostre, bardziej niż łodzie pełnomorskie, które są bardziej płasko, ten większy łuk. No i łódź tą zbudował już ponad 15 lat temu Marek Szabliński, Jarmeryk. W Starych Jabłonkach rezydujący i budujący te łódki. Ta łódka już przeżyła typowy wiek łodzi sosnowej, bo to jest łódź o poszyciu sosnowym. A dlatego, że w ciągu roku ona stoi w wodzie 2, 3, maksymalnie 4 miesiące, a potem stoi w suchej, osłoniętej stodole. Jest co roku konserwowana, od razu od nowa utykana, od nowa pokostowana, od nowa czyszczona, dorabiane są rzeczy. I dlatego ona tak długo pływa. Bo tak? 10 lat, powiedzmy. Co? Dobrze pogadać po tym. Panowie, za wiosłami jest zawsze tak, że pierwsze 3 dni wiosłasz tylko by miał wiosłować, nie gadać. Jest tak. Albo tydzień. No. Trzymamy z Marcinem, ty wiążesz. No. To jest podstawowa, najważniejsza rzecz, którą musisz umieć. Teraz masz okazję to robić na spokojnie. W drugą stronę, pętelka w drugą stronę kręcisz. O, 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 o. I tutaj dociągasz w tą stronę. Musisz o tak ciągnąć. To musiałbyś być po tej stronie, co ja? I tak, nie? Aż zatrzeszczy. Przepraszam was, tak, przepraszam was. Po prostu nie bierzcie moje krzyki tak, że po prostu jestem osobiste. Jestem do was, że osobno, że was opierdałam, albo coś takiego. Kiegoś tam opierdałam, to tak. Po prostu trzeba ryknąć, żeby zwiesić żagiel i wszystkie refy zrefować. Wszystkie. Szkolenie z tym, jak się w ogóle zachowywać na łodzi, na otwartej wodzie. Bo jest tak, mamy łódź, która jest naprawdę szybka. I naprawdę, no, fajne. Tylko chodzi o to, że jest dużo zbroi. Nie mamy dużej stabilności. To dlatego będziemy się musiały zachowywać na pokładzie takim sposobem, że po prostu, żeby nie dawać temu statkowi, żeby... Tak, musicie tak. Balastować. Balastować całą załogę. Tego będziemy się uczyli na wodzie. Jak co robić. Tak? Wszyscy widzą? Wszyscy? To jest reflinga. Służy do refowania. Okej, ale jak chciałbym. Na krzyż przykładamy.
wiązujemy mocno. Teraz patrzymy, przykładamy tak sobie te linki, patrzymy, która linka tu idzie górą w płaszczyźnie. Ta idzie przy tym węźle górą, to idzie znowu górą, dwa razy w tą samą stronę i zaciągamy taką pętelkę. Nie przeciągamy tej drugiej linki do końca, to zostawiamy takie oczy. Ono zajebiście mocno trzyma, a jak chcemy rozwiązać, to wystarczy tego pociągnąć. To jest tak, węzeł refowy? To jest węzeł refowy. Czyli tak na pół, patrzymy, która górą idzie. Ta. Mocno zaciskamy i kolejny. Tak, Nilu, co byś chciał? No mówiłeś, coś o łodziach. Jest piękny, śliczny i legendarny, tak. Och ty.